Informacje z Twojego regionu. GoDab Info. I wiesz więcej. Przechodzimy do punktu czwartego. To jest analiza frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 2012-2013 i dalej. Proponuję, by Państwo dyrektorzy, Panie dyrektorki, Panowie dyrektorzy króciutko przedstawili frekwencję na zajęciach wychowania fizycznego w swoich szkołach. Tutaj według tego porządku widzę, że na pierwszym, nie wiem dlaczego, akurat jest gimnazjum na pierwszym miejscu, chyba najważniejsza szkoła, nie wiem dlaczego. I proszę bardzo, Pani Bożena Kalinowska, krótko na temat. Jeżeli chodzi o frekwencję w szkole, głównie na lekcjach wychowania fizycznego, ja przygotowałam sobie taką małą analizę w roku szkolnym 2012-2013. Ta frekwencja wynosiła na koniec roku szkolnego, wynosiła 82,82%. Jeżeli chodzi o pierwsze półrocze tego roku szkolnego, ta frekwencja jest większa, wyższa. Co prawda też to nas nie zadawala, 85,76%. Mam nadzieję, że nasze działania, które poczyniliśmy w drugim półroczu tamtego roku szkolnego, przyczyniły się do zwiększenia tej frekwencji, a mianowicie wprowadziliśmy zmiany w statucie. Te zmiany dotyczyły właśnie nieobecności między innymi na zajęciach wychowania fizycznego, co wpływało negatywnie na ocenę zachowania. Stąd myślę, że to też przyczyniło się do tego, że ta frekwencja jest lepsza na pierwsze półrocze, co prawda, tak jak mówię, nie jesteśmy tym zachwyceni. Jako szkoła planujemy też tutaj wprowadzić pewne zmiany, a mianowicie większy nacisk na zajęcia sportowe, nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale pierwsze nasze takie działanie w najbliższym czasie, 21 marca, Dzień Wiosny, i my ten Dzień Wiosny planujemy obchodzić na sportowo. Planujemy zawody pływackie, zajęcia sportowe, zajęcia trzymaj formę, czyli zdrowy tryb życia. Zahaczamy także jeszcze i o higienę uczniów. Wprowadziliśmy także dla poprawienia tej frekwencji, każdy z nauczycieli, nie mam aż tak dużo, 10 osób, prowadziliśmy takie sprawozdania miesięczne od tego półrocza. Każdy nauczyciel, ja to panu przewodniczącemu dałam takie załączniki, jakie przygotowaliśmy, każdy nauczyciel dostaje na miesiąc taki wydruk i wpisuje nam frekwencję na lekcjach wychowania fizycznego. Tam, gdzie będzie ta frekwencja niska, automatycznie powiadamiamy wychowawców, rodziców i postaramy się co miesiąc to rozliczać. Mam nadzieję, że to też w jakiś tam sposób wpłynie na zwiększenie aktywności fizycznej. Wprowadziliśmy także, tutaj realizując ten projekt Trzymaj Formę, tak zwane taneczne przerwy. I na przykład jutro długa przerwa, to jest taka przerwa taneczna, zawieszamy to tylko na czas postu, potem do tego wracamy, żeby w jakiś tam sposób też zachęcić młodzież do tego aktywnego trybu życia. To chyba na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję. Widzę, że Pani Karpińskiej nie ma. Wobec tego może Pan... Nie dostałam zaproszenia, nie wiem, nie dotarło. Dzwoniłem akurat i twierdzi, że nie dotarło. Zdziwiona lekko była, że wszyscy dyrektorzy są... Nie wiem. To może ja poproszę, żeby przyszła. Nie no, akurat siedzi na policji w innych sprawach. O! No. Nie mam pojęcia, do wszystkich. To znaczy urząd wysłał się do wszystkich i biuro. Dobra, wobec tego przejdziemy do pana dyrektora Stefana Piecha. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, panie kierownik, szanowni państwo, radni, szanowni państwo. Frekwencja w poprzednim roku szkolnym kształtowała się na poziomie 95%. W pierwszym semestrze tego roku mamy rozbicie frekwencji podane na poszczególne miesiące. We wrześniu 96, w październiku 98, listopad 95. 94 w grudniu i 7 w styczniu, na razem 96 to już w tym roku. Braliśmy udział i aktywizujemy młodzież w obszarze wychowania fizycznego, kultury fizycznej. Braliśmy udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach, w trosie grudawskim, w biegów przelejowych, w
kolarskiej, w lidze czwartaków, w mistrzostwach powiatu gołdeckiego, w lidze tenisa stołowego, w mistrzostwach piłki halowej, piłki nożnej, w trzecim etapie tenisa stołowego, w drużynowych mistrzostwach powiatu, w tenisie stołowym i w mistrzostwach rejonu. Jeden nauczyciel wychowania fizycznego realizuje lekcje. I to tyle. Dziękuję panu dyrektorowi. Może pan dyrektor, nasz dyrektor. Proszę bardzo. Dyrektor szkoły nr 3. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o frekwencję, frekwencja na dzień dzisiejszy to jest około 93%, blisko 94%, się zakończyliśmy, ale chodzi o to, że to nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, czyli to są wszystko dzieci, które po prostu albo chorowały, albo jakieś tam niedomagania. Nie ma w ogóle problemu, jeżeli chodzi o i o pływalnie, i o... To są tylko mówię, związane ze zdrowotnymi. Na dzień dzisiejszy mamy troje uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego. Jedna uczennica w tej chwili właśnie jest sparaliżowana. Jedna ma problemy inne. Także to w tej chwili to są dzieci, które naprawdę nie mogą uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego, bo tam jest w dwóch przypadkach jest nauczanie indywidualne. Jeżeli chodzi o udział w zawodach sportowych, tutaj pan przewodniczący przywiózł mi puchar z województwa, akurat nasza szkoła zdobyła 9 miejsce na 420 szkół w województwie, jeżeli chodzi o ranking szkół, jeżeli chodzi o udział, znaczy o wyniki w zawodach sportowych, przede wszystkim tutaj nasze osiągnięcia, jeżeli chodzi o siatkówkę, to jest pierwsze miejsce w województwie, pierwsze miejsce w makroregionie, czyli województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie i ósme miejsce w Polsce, na mistrzostwach Polski. Oprócz tego, jeżeli chodzi o lekkoatletykę, też mam mistrzów województwa kilku. I bolączką naszą, powiem szczerze, to jest to, że szkoły poprzez to, że reprezentują gminę, są jak gdyby karane no, finansowo, bo ja muszę do każdego takiego wyjazdu, na przykład jak był wyjazd na Mistrzostwa Polski do Jeleniej Góry, mnie to kosztowało 3000 zł, bo chodzi o dowiezienie, bo za to nikt nie zwraca pieniążków. Także to jest problem na pewno wszystkich dyrektorów. Budżety jakie mamy, takie mamy, ale mówię, koszt dojazdu na wszelkiego rodzaju zawodów rangi gminnej czy powiatowej, no są, to bierzemy udział, ale później każdy wyjazd to jest powiedzmy Lidzbark Warmiński czy Bartoszyce czy Olsztyn, to są naprawdę już wyjazdy, które kosztują około 1000 zł za jeden wyjazd. Także to tylko moja taka jest bolączka, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, w tej chwili realizują to trzech nauczycieli na pełnych etatach. Mamy cztery klasy sportowe, w tym jedna jest o profilu siatkarskim, trzy lekkoatletycznym. Cóż jeszcze mogę dodać? No tak to jest, że nie ma, powiem szczerze, żadnego problemu, jeżeli chodzi o frekwencję na wychowaniu fizycznym. Dziękuję. Proszę panią Irenę Łowacz, dyrektor zespołu szkół grabowych. Nawet nie mam za bardzo co dzielić, bo tak jak tutaj kolega Leszek powiedział, nie mam takiego problemu. Wszystkie dzieci, które są obecne w szkole, ćwiczą. W tym roku dwie osoby zostały zwolnione okresowo od lekarza. To są zwolnione dwie z gimnazjum, jedna z podstawówki, ale rodzice nie piszą zwolnień z wychowania fizycznego, tak jak nie piszą z polskiego czy z matematyki, no po prostu są w szkole i ćwiczą. Jest problem z gimnazjum, z wyjazdem na basen. I tu się, że tak powiem, zastanawiamy, bo one jeżdżą, pierwsza klasa jeszcze jeździ, a potem hops, druga gimnazjum, trzecia już zupełnie. Dzisiaj na przykład drugi B do wyjazdu trzy osoby do autokaru, więc odwołam, bo to nie ma sensu. Trzy osoby jechać autokarem, a reszta zostaje w świetlicy. Więc rozważamy, żeby w gimnazjum tylko dla chętnych ten wyjazd na basen.
od przyszłego roku, bo to naprawdę mija się już różne metody, próbowaliśmy różnych metod i to się traci, bo te dzieci zostają w szkole i one mogą iść na siatkę, jak chcą. Niech one mają inne zajęcia, te, które chcą pływać, nie pływają, a na siłę po prostu z młodzieżą już w tym wieku gimnazjalnym nie ma walki. Bo rodzice piszą oświadczenia, że wysyłają, oni mówią, że wysyłają, oni wysyłają stroje, ale on i tak nie pojedzie. Wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Bożena Matłaska, dyrektor szkoły w Bocińce. Podobnie jak moi przedmówcy, jeżeli chodzi o szkołę naszą, nie mamy programu, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, nie ma zwolnień, nawet w jakichś takich przypadkach wskazujących na potrzeby ze względu na stan zdrowia. Po prostu jest to tak niewielka liczba uczniów, która dostosowuje się do potrzeb danego dziecka. Uczestniczą chętnie, są prowadzone zajęcia, zwiększone liczby na klasy 4-6. W kierunku sportu zimowych, naciastowitowe samieszkarstwo. Zawodnicy uczestniczą w zawodach, oczywiście w miarę aury i jej możliwości. Jeżeli chodzi o to, jak ogólnie tak wygląda chęć uczestnictwa, no to mogę tylko powiedzieć tyle, że właśnie w związku ze zgłoszeniem rodziców uczniów klasy trzeciej planujemy przy pomocy, jako że działa u nas dość aktywnie uczniowski klub sportowy przy szkole, planujemy zwiększenie liczby godzin również w klasie trzeciej w oparciu właśnie o ten klub. Możliwe, że od marca. Wszystko dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Nina Misiewicz, dyrektor szkoły w Dobrzeniu. U nas podobnie jak w tych mniejszych szkołach nie ma problemu z wychowaniem fizycznym. Wszyscy uczniowie praktycznie, którzy są w szkole, ćwiczą. W ubiegłym roku było jedno okresowe zwolnienie z powodu złamania ręki, w tym roku podobnie. Nie ma problemu też z wyjazdem na basen praktyczny. Będziecie od 4 do 6 klasy. Jeżdżą dość chętnie, także... Uciekać nie mają dokąd, jak się jadą do szkoły ćwiczyć. Żadnych takich nie ma naprawdę żadnych takich zwolnień, nie ma. Wszystko. Dziękuję. Proszę pani Ola Eter, dyrektor szkoły Polski. Podobnie jak to moi przedmówczynie, tak? Szkoła wiejska, mała, uczniów niewiele. Jedyny nauczyciel magister wychowania fizycznego. Wszyscy, określamy to 100% ćwiczy tak naprawdę, bo gdybyśmy nie ma żadnych takich zwolnień, bo chciałabym zrobić. Wszyscy jak jeżdżą, zorientowała się tutaj jedna pani, wszyscy, którzy jeżdżą na basen, to ćwiczą, nie ma siedzących. Wszyscy ci uczniowie też uczestniczą w kółku sportowym, czyli z 4, 5, 6. Dlatego też no, nie ma żadnego problemu, dzieci chętnie. Wtedy, kiedy jest UF, to nawet może być też ulubiony dzień chyba. Zawodami w miarę możemy się też bierzemy udział. Tam, gdzie możemy, tam, gdzie są na dyspozycji jakieś biegi. No nie we wszystkich, nie wszyscy, no we wszystkich możemy brać. Często jakieś rozgrywki to jest za mała liczba, żeby można było wystartować, tak? No, dziękuję. Pani Małgorzata Jejer, szkoła. Szkoły wiejskie mamy to do siebie, że jak dziecko wyjdzie z domu i idzie, to już my zgarniemy, tak? I ono po prostu jest w szkole i frekwencja zawsze jest wysoka. Na przykład w zeszłym roku chyba 92 czy 3% dla pierwszych uczniów, na przykład w tym roku 95%, to u nas nie ma problemu, tak jak korzenki mimo. Jak już przyjdzie, to wtedy i ćwiczy, tak? Akurat w mojej szkole rzeczywiście ta frekwencja była bardzo dobra. Nikt z uczniów w zeszłym roku szkolnym nie miał zwolnienia takiego lekarskiego, tak? Z ćwiczeń na wychowaniu fizycznym. Były okresowe, kilku tygodniach ze względu na załamania, tak, i jakieś tam zwichnięcia, chyba trzy osoby. A tak, to nie ma problemu, to samo jest w pływaniu. Przechodzą i jadą i ćwiczą. Wszystko. Dziękuję. Pana Sylwka Graczyka nie ma. Pani dyrektor szkoły numer 1. Przedstawiła, przedłużyła frekwencja na poziomie 88,7. Także za ubiegły rok. A za ten rok 93. Czyli wzrost jest to 6%. Czyli nie jest to tak. Ale też mówi, że jest to dokładnie to samo, co wszyscy dyrektorzy mówią, że jest to
Frekwencja równa frekwencji szkolnej. Czy ona się pokrywa? Czyli sam pokrywanie to jest 100% po prostu. Tak, pewnie jedynym problemem jest frekwencja na zajęciach pływania, ale to już jest jakby zupełnie inny problem. Nie? I to nie można rozważać w kategorii frekwencja na zajęciach pływania. Dziękuję. Proszę bardzo, panie Duszewski. Ja zgadzam się z kolegą Korpińskim. Zgadzam się też z panami dyrektorami. Tylko chcę państwu uświadomić jedną sprawę, bardzo istotną. Pewnie to wiecie, ja mówię do ludzi przekonanych. Ja mówię tutaj jako 30-letni, oczywiście z 30-letnim stażem wychowania fizycznego. Państwo doskonale wiecie, że frekwencja na lekcji wychowania fizycznego nie równa się, nie jest znak równości między tym, że dzieci są na lekcji WF-u i że ćwiczą. Co innego jest frekwencja na lekcji wychowania fizycznego, to jedno, a aktywny udział w lekcji wychowania fizycznego, to drugie. To drugie. Bo zwolnienie lekarskie, zwolnienie z rodziców, ale jest jeszcze instytucja. Głowa mnie boli, proszę państwa. Zapomniałem stroju, proszę. Słynny okres. Co się robi, że jest jedno, ja przepraszam, ja będę mówił krótko. I się okazuje, że mamy jedno zwolnienie w klasie, jedno od rodziców na przykład, ale trzy osoby w głowach, dwie osoby zapomniały o stroju. Co tydzień okres się zdarza. Tak też jest. Ja nie mówię, że wszędzie tak jest, ale tak jest. I bardzo często bywa, że z grupy 20-osobowej na lekcji na przykład ćwiczy 10 albo 12. I takie są realia, proszę Państwa, to nie jest spójne, tak nie żyć. Zgadzam się z kolegą Reflem, że obciąża się budżety szkół, jeśli wygra się zawody gminne, później są powiatowe, też się na miejscu nie kosztują, ale już rejon kosztuje, region kosztuje, makroregion jest trzeba. Z jednej strony każe nam się w oświacie oszczędzać, ściubimy te pieniądze, mamy wynik, nie jedziemy, przykładem ich będą Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pływaniu. Klub pojechał, rodzice się złożyli i 10 czy 12 chłopców zdobyło 20 kilka nagrań. Przepraszam, dzieci. Te same dzieci są przecież uczniami szkoły. Te same dzieci mogły jechać tydzień później i osiągnąć duży sukces. Duży sukces. Nie pojechały. Podejrzewam, że nie pojechały dlatego, że dyrektorzy w szkołach nie mają pieniędzy. Lub może między innymi dlatego, że nie mają pieniędzy. Bo tam był gotowy materiał. Tam był wytrenowany zawodnik, który by zajął pierwsze, drugie czy trzecie miejsce. Ale nie pojechano, bo nie ma pieniędzy. Ja się z tym zgodzę. Ja na prośbę pana przewodniczącego Wrzoska przygotowałem też do państwa, jak była wykorzystana pływalnia przez państwa uczniów w roku szkolnym 2012-2013. Ja rozdam państwu te wyliczenia, bardzo skrupulatne. I oczywiście zgadzam się tutaj z kolegą Karcińskim, że pływanie jest specyficzną dyscypliną sportową i dzieci, szczególnie starsze, ja nie wiem, pewnie jest to maniera. To nie jest normalne. To nie może być normalne, że dziewczynki w wieku 13-14 lat mówią pływane, nie liczy przebłonący lód. No zobaczę, jaka jest to gruba. Cały 32 kg masz. No może warto jednak zrozumieć ten problem. Nie, rozumiem doskonale, ale też wiemy, że jest to dobrodziejstwo, prawda, zajęcia na pływalni i te dzieci naprawdę nie wyglądają ani grubo, ani źle, tylko tak mówią. Ja nie mówię, że jest to jedyna przyczyna, może są bardzo mało atrakcyjne zajęcia, ja nie wiem, może ktoś ma uczulony na chlor, może ma wstręt do wody, no powodów może być tysiące, nie? Ale my nie jesteśmy po to, żeby narzekać, tylko jesteśmy po to, żeby rozwiązywać problemy. Lub może pomóc rozwiązywać problemy. Ja tylko państwu pokazuję, jak jest. My diagnozujemy sytuację, a rozwiązać problem pewnie trzeba i pewnie wszyscy powinniśmy go rozwiązać. Ja to chcę państwu pokazać owoc. Jaki jest, bo państwo pewnie go nie widzicie. Widzicie pewnie to swoje dzieci. Czy ja bym chciała tutaj zabrać głos w sprawie tego basenu, bo ja się z tym nie do końca zgadzam, co pan Maria mówi, ponieważ to jest prosta szkoła wiejska. Dzieci naprawdę chodzą na wychowanie fizyczne
i w do szóstej klasy podstawówki 100% jeździ na basen. A to nie mi pani powie, pani dyrektor, z czym się pani ze mną nie zgadza? No z tym, że w pierwszej klasie gimnazjum już wybiórczo, już zaczynają kombinować, już są chore, już wymyślają cudowne widy i zwolnienia. Druga klasa to już po prostu na siłę nie jadą. No i co ja się mam z nimi szarpać, co te dzieci? No ale to jakie pan mi da rozwiązanie? Nie ma. Rodzice byli. Wspólnie się zastanawialiśmy, wychowawcy, punkty kadry mają za nie wyjazd na basen, to nic nie daje. Po prostu nie pojedzie i koniec, usiądzie i będzie siedziała i co ja z nią mam wojować. Po prostu ja uważam, że trzeba dać wolną rękę w gimnazjum. Kto chce, niech idzie na basen, kto chce, niech trenuje siatkę, kto chce, niech trenuje kosza, ale niech spędza te 2 godziny efektywnie. Ja zgadzam się z koleżanką. Zdecydowanie tak, ma pani rację. I właśnie my mamy problem, musimy go rozwiązać. I pani podała konkretną propozycję. I bardzo fajna to jest propozycja i być może trzeba iść w tym kierunku. Nikt nie mówi, że nie. Ja już 20 lat temu, albo 30, na WF-ie nie zmuszałem ludzi do tego, żeby skakali przez kozioł, ktoś nie umiał. Tylko proponowałem siatkówkę. A jak nie siatkówkę, to inne. Jak nie lekkoatletykę, to drugi zabawy. Dajmy dzieciom wybór, niech robią to, co lubią. To, co lubią. Ja tylko chcę państwu pokazać, jak jest. Ja mam pytanie, czy dyrektor ma obowiązek zwolnić dziecko, jeżeli przyniesie dziecko zwolnienie od rodzica? Nauczyciel. Bez żadnego oświadczenia, że rodzic nie bardzo rozumiem to, co pani dyrektor mówi, że próbowaliśmy dawać punkty karne. Za co punkty karne? Za to, że z rodzicami uzgodniliśmy to, że to ich może zmobilizuje. Ale jak można karać na rynku? To odpalenie to są takie paradoksy, prawda? Mówią nauczyciele, to jest nieważne. Mówi rodzic, to jest nieważne, więc idziemy dalej, tak? Wyszukujemy z rodzicami z różnych metod, żeby zmusić młodzież właśnie tą dorastającą do udziału w tym dobrodziejstwie, jaki jest basen. A oni tak wszystko robią, żeby tam nie. A ja mam tego typu problem, że tak nie dość, że te dzieci są dowożone, to ja zostaję jeszcze z młodzieżą w szkole. I muszę następnego nauczyciela zatrudnić, żeby się nimi opiekował, bo oni nie siedzą tam nad basenem, tylko zostają w szkole. Czy ja mogę jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Bo też taka propozycja teraz nas miała się nabyć odnośnie pływania. W tej chwili mamy 4 godziny wychowania fizycznego w gimnazjum. 2 godziny z podstawy programowej, które musimy zrealizować zgodnie z podstawą programową. 2 godziny dodatkowe, czyli zajęcia, pływanie, siatka, piłka nożna i tak dalej, i tak dalej. To, co powiedziała moja koleżanka, a może zaproponujmy pływanie dla chętnych, ale większą ilość godzin. Czyli zamiast te pieniądze ciągle nam biegają. Zamiast wysyłać na siłę dziecko, które będzie siedziało tylko na widowni i marnuje czas w tym momencie, dać to miejsce temu dziecku, które będzie chodziło co tydzień, jak chce. To jest taka moja propozycja. Niech korzysta ten, który chce, w tej większej ilości. Właśnie mówię, w tym gimnazjum trzeba odejść od tego systemu klasowo-lekcyjnego, tylko 2 godziny podstawy fakultatywne i 2 godziny dodatkowo nie musi być 1 godzina w tygodniu, ale dajmy temu dziecku, który chce więcej godzin, bo tamten nie chciał, więc wykorzystamy te godziny i to miejsce, bo to są marnowane, godziny. Ja mam propozycję, panie przewodniczący. Ja bym proponował, żeby państwo dyrektorzy spotkali się z panią kierownik Wydziału Oświaty i wypracowali sobie taką alternatywną propozycję. Ale tutaj to jest wypracowanie tylko do gimnazjum, bo podstawówka nie ma tego problemu. No dobrze, ale mamy zespół placówek oświatowych i mamy gimnazja między drugie. I jest to problem, bo tam jest 600 dzieci tej szkoły. Są okresy feryjne. Tak, ale proponuję pojedynczo zabierać głos. Proszę. Więc powinny się spotkać pani Irena Łoba, czy pani Kożmaka-Losa, pani Wydziału Oświaty, tą sytuację zrobić. Uważam, że będzie wielkim dobrodziejstwem dla dzieci, danie wyboru aktywności fizycznej, rodzaju aktywności fizycznej. Bo te dzieci są już świadome. Jeśli ona chce uprawiać gimnastykę, proszę bardzo, jeśli chce siatkówkę, to siatkówkę, a jeśli chce pływać, to nie pływa. Nie zmuszajmy ludzi, bo skutek jest odwrotny. Skutek jest odwrotny i my to wiemy od dłuższego czasu. A więc tak jak powiedziała pani dyrektor Łobacz, podejdźmy od systemu klasowego, a niech będą grupy zainteresowane. Większą ilość godzin, ale tym, którzy chcą. Dokładnie.
Proszę Pani Bożena. Ja jeszcze tylko w swoim imieniu, jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Przewodniczącego. Informując o frekwencji uczniów na wychowaniu fizycznym, w przypadku mojej szkoły mam pełną świadomość aktywnego uczestnictwa. Jeżeli po prostu mówimy o tym, że to są uczniowie, że nie ma zwolnień, nie ma takiej sytuacji, to znaczy, że rozumiem przez to, że to jest aktywne od dzwonka do dzwonka, a może nawet dłużej. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja się tak zastanawiam, czy nie wyjściem nie byłoby zorganizowanie jakiegoś systemu karnetów, a nie koniecznie organizowanie tego w ramach wyjścia ze szkoły. Jeżeli gmina chce uaktywnić dzieci, zorganizować system karnetów, który dziecko otrzymuje karnet i realizuje poprzez wejście i wtedy jest jak gdyby jasna sytuacja i problem ginie dla szkoły w organizacji jakiegoś zbiorowego wyjścia, bo z tego co słyszałem, no problemem jest nie tylko samo wyjście, ale też sam pobyt na basenie. Tak. Nauczyciele nie są do końca przygotowani do prowadzenia zajęć z WF-ów. Taki nauczyciel musi być jednocześnie i ratownikiem, i jeżeli basen nie zapewnia w tym czasie ratownika, no bardzo wielka odpowiedzialność spada na nauczyciela. On nie może prowadzić zajęć jednocześnie, będąc w wodzie i będąc na brzegu. Jeżeli można, z tego co ja przynajmniej się orientuję, to ratownik jest zatrudniony i tutaj nawet nie wejdę, jeżeli nie upewnię się, że ratownicy są, kiedy przychodzą. Ale jeżeli mogę skończyć, ale też idąc tą myślą, to jak najbardziej przyznaję, że nauczyciel wychowania fizycznego tak naprawdę ma uprawnienia do tego, żeby być z dziećmi na basenie, ale nie ma uprawnień do nauki pływania. I proszę mi wierzyć, jeżeli ja słyszę później te ewentualne wątpliwości. Nieprawda, Pani Dyrektor. No to. Pani Dyrektor, ja przepraszam. Dobrze, czyli mówię nieprawdę, przepraszam. Ja nie zgadzam się z Panią i mam podstawy ku temu, ponieważ zaraz mi Pani powie, że nauczyciel nie może uczyć koszykówki, bo nie jest instruktorem koszykówki, nie może uczyć lekkiej atletyki, bo nie ma instruktora ani trenera z lekkiej atletyki, nie może uczyć piłki nożnej. Nauczyciel wychowania fizycznego, prawda Panie Dyrektorze, na poziomie szkoły, podstawy programowe i jest... Ale on ma w swoim programie też pływanie. Także nie mówmy takich rzeczy. To jakby jest odpowiedź na Pana Przewodniczącego pytanie wątpliwości. Ale nie chodzi o to, tylko że nauczyciel, który kończy studia magisterskie, ma uprawnienia. A druga sprawa, ja mam akurat. No tak, ale nie o to chodzi. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć Panu Karpińskiemu, że na ratownicy jest zawsze dwóch ratowników na pozwoleniu. A nawet chciałem przepisy wymusić, a właściwie Państwowa Inspekcja Pracy, żeby było trzech, ponieważ jest jeszcze jacuzzi, które chciano zrobić kolejną niecką, żeby jacuzzi pilnować, więc jest zawsze dwóch ratowników. Ich obowiązkiem jest pilnowanie wszystkich ludzi przebywających na pływaniu, czyli również dzieci szkolnych, które ratownicy dbają o bezpieczeństwo. A nauczyciele mają uprawnienia do nauki w ramach podstawowych programów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Że te wyniki też nie są do końca wiarygodne. Bo albo może być święto w tym miesiącu, tak. I nie możemy jeździć na basen. Zdarza się tak, że jak mamy jednego nauczyciela do spory, więc nikt nie pojedzie. Nic nie jest idealnego, no oprócz pewnych rzeczy są jakieś tam ideały. Mamy tutaj wypisane miesiące i wiemy, kiedy są ferie, kiedy są przerwy i tak dalej, święta i tak dalej. Każdy niech to czyta tak pozytywnie, a nie negatywnie. Przecież nikt tu Państwu nie robi krzywdy, tylko chciałem Państwu pokazać, jak to wygląda. Tak to wygląda, jak dzieci chodzą na basen. Liczy się każdego człowieka, który chodzi na pływanie. Nie tego, który tam siedzi, nie tego, który nie wszedł, tylko tego, który wszedł. Także proszę zobaczyć, jest to, ktoś wykonał dużą pracę. Powiedzmy to wszystko. Po to, żeby wam pomóc w jakiś sposób. Jest to statystyka. No. Jest to taka dziedzina nauki. 45.
Ja wiem, że no, nikt, każdy by chciał, żeby to było blisko 50-60%. Ale jest jak jest. No, widzicie Państwo, że jest mniejsza szkoła, mniejsza społeczność. Oni nie mylą tymi dziećmi. Wsadzimy ich do autostradu zawiedziemy. To jest lepiej. No. W dużych szkołach jest inaczej. W gimnazjum jest jak jest. Panie Przewodniczący, 545 uczniów mamy, nie 590. Ale to jest, proszę zważyć, rok 2012-2013. Też nie było. Nie, no tylu, bo ja brałem od pani Wojtkiewicz. To jest rok 2012-2013. Nie 13-14. Na przykład, no nie wiem jak tam inne doktory robią, ale na przykład u mnie w szkole nauczyciel wujaku przychodzi przed wyjazdem i przynosi mi listę. Bo ja podpisuję. To jest u mnie na przykład do sprawdzenia, tak? Do osoby, która pojechała, weszła, która tutaj na przykład w grudniu ani razu nie przynosi. Ale nie, to jest brane z list, którzy wasi nauczyciele podpisują, że w tym i tym dniu weszło pięcioro dzieci na basen i tam jest podpis nauczyciela. To jest wzięte z dokumentu. Ja może powiem o co mi chodziło. Chodziło o to, że to nie ktoś nie tam na basenie oszukany, tylko po prostu czasami z, no, nie wiem, z zajęć szkolnych, z jakichś tam zajść w szkole wynika, tak jak u nas, my jesteśmy poza Gołdawem, więc trzeba dojechać. Czy autokar nie przyjechał, czy my nie mogliśmy się tam zorganizować, bo mamy jakieś inne zajęcia, więc odwołujemy wcześniej. No i z siłą rzeczy to wychodzi, ale tak naprawdę, tak jak mówię, kto już jak jest ten dzień wyjazdu i że tak powiem, decyzja jest odgórnie, że jadą, no to podstawówka jedzie 100%. Tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Ja mówię, no problem jest z gimnazjum i to od klasy drugiej. I dlatego też na tym problemu trzeba się pochylić. Bo klasa druga, jednak klasa druga sportowa, ona jest w 100%, ale ich jest tam niewielu, natomiast klasa ta druga, liczniejsza, 24, dzisiaj po 3 osoby gotowe do pojechania na basen. To 21 zostaje w szkole, a 3 osoby jedzie na basen. Ja myślę, że obie pani i pani kierownik rozwiążą ten problem ku pożytkowi i dla szkoły, i dla dzieci. A czy to jest rozwiązanie organizacyjne, czy to jest kwestia perswazji, czy nacisku na dzieci? Bo ja dalej nie rozumiem, bo wszyscy dyrektorzy mówią panu koledze o tym, że problem jest taki, że dzieci nie chcą. Ale czy słyszymy, że musicie coś zrobić, żeby te dzieci chciały. Ale niekoniecznie, panie przewodniczący. Ja panu powiem tak, przecież ja powiedziałem wyraźnie i wszyscy, którzy chcieli to zrozumieć, to zrozumieli, że alternatywne zajęcia, alternatywne. Inaczej się nie da, bo jeśli ktoś nie chce, no to go nie zmuszają. Nie chcą sobie tańczyć, nie chcą sobie grać w piłkę, a kto chce, nie wpływa. Przecież pływanie nie jest najważniejsze w życiu. Może ktoś lubi inną dyscyplinę sportu, a są też tacy, którzy w ogóle lubią fizyczne. Ja miałam takiego ucznia. I tych ludzi też należy rozumieć. Rodzice mają wcale zwolnienie z basenu przez 3 lata, a ja wiem, że on sobie po prostu z rodzicami na basen. No właśnie. I nawet brał udział w zawodach. Ale z klasą nigdy nie wszedł na basen. No i co? Być może się wstydził kolegów, ja mam pytanie do pana przewodniczącego Mieduszewskiego. Zacznijmy, podzielmy sprawę na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest, czy wchodzimy w nadzór pedagogiczny, czy pan pyta mnie, czy nas, o to, ile dzieci ćwiczy, bo ja byłem dzisiaj na sali gimnastycznej i wszystkie dzieci ćwiczyły. Bardzo się cieszymy z tym. Mogę skończyć? Jasne. No to dziękuję. I teraz, czy pyta pan o BAS? Bo jeśli chodzi o ćwiczenie, to jeden, dwoje dzieci ma zwolnienie z WF-u i ma prawo siedzieć na ławce, a pozostałe ćwiczą. Jeżeli pan chce się przekonać, czy ćwiczą, to zapraszam na lekcję. Bo rozdzielmy sprawę, czy i w jaki sposób chce pan zmierzyć to ćwiczenie, bo ja wiem, że ćwiczą. Podajemy frekwencję 96 osób na wychowaniu fizycznym ćwiczących, to znaczy, że ćwiczą. I teraz dojdziemy do absurdu. Bo jeżeli jedno dziecko siedzi, pozostałe grają w piłkę, to jeżeli będziemy chcieli iść dalej, to będziemy sprawdzali, ile razy jeden rzucił piłkę, podczas gdy ile razy drugi. To teraz o co chodzi? O to, czy na WF-ie są 96%. Czy na basenie? Mogę to powiedzieć. Bo dzieci uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego.
tak jak uczestniczą w lekcjach matematyki, tak jak uczestniczą w lekcjach języka polskiego. Jeden robi więcej błędów ortograficznych, drugi lepiej lub gorzej tabliczkę mnożenia. Jest to temat. Toż my za nadzór pedagogiczny odpowiadamy. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, szanowni państwo. Myślę, że my wszyscy, nam wszystkim o jedno chodzi. O dobro dzieci, prawda? Pewnie myślimy o tym być może trochę inaczej. Ale cel mamy wspólny. Cel mamy wspólny. Ja tylko uważam, chcę to podkreślić, że nie sama głowa chodzi do szkoły. Że nie sama głowa chodzi do szkoły. Państwo macie tego świadomość też. Chciałbym też, żeby dziecko, jeśli już jest na lekcji wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania fizycznego był też aktywny, dzieci też, żeby były aktywne. Tak samo jak nauczyciel języka polskiego chce, żeby jak najwięcej było aktywnych dzieci na jego lekcji, czy matematyce. Tylko o to chodzi. Wiemy, że bardzo często teoria odbiega od praktyki, czy też praktyka od teorii. Wiemy też, jakie są jakości lekcji wychowania fizycznego. Ja nie generalizuję, broń Boże, ale przecież mi rodzice mówią, też mam oczy. No i nie wmawiajcie mi, że jest idealny, kiedy nie jest idealny. W jednych szkołach jest dobrze, w innych jest bardzo dobrze, a w niektórych jest gorzej. Tak jak w życiu. To jest prawda. I to jest prawda. No przecież doskonale państwo wiecie. Macie też dzieci. Wasze dzieci uczą się w różnych szkołach. I różnie się mówi o różnych lekcjach. I to nie jest tylko problem lekcji wychowania fizycznego. Mówi się o poziomie prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów. A mi tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej dzieci było aktywnych na lekcji wychowania fizycznego. Oczywiście bardzo też chcę, żeby były dzieci aktywne też na innych lekcjach. Ale po to państwo polskie zrobiło 4 godziny wychowania fizycznego. Żeby te dzieci nie siedziały na tych lekcjach, to żeby ćwiczyły. A jeśli mamy coś takiego jak basen, i abstrahuję od tego, kto jest kierownikiem tego basenu, to żeby z tego basenu korzystać. I czy to wpadnie tak, jak zaproponował pan taki? Czy winny, to nie korzystają. I my dorośli też, żebyśmy korzystali. Tylko o to mi chodzi. No nic więcej. I myślę, że cel mamy wspólny, tak jak powiedziałem na początku. Nie spotykamy się tu jako wrogowie czy przeciwnicy, tylko jako ludzie, którzy mają rozwiązać problem, bo po to jesteśmy my dorośli. My dorośli musimy rozwiązać problem, który powstał. Ja wiem, że to nie jest problem Rudaki, Polecka, Ełku, tylko jest to problem w Polsce. I my widzimy, im starsza młodzież, mniejsza aktywność fizyczna. Tyczy to również lekcji wychowania fizycznego, to samo jest na zawodach sportowych, różnych. Podstawówki, małe klasy, dużo, starsze klasy mniej, szkoły średnie, coraz mniej, coraz mniej. No taka ta piramida wygląda, wygląda to jak piramida, ale niedobrze. Tylko to mi chodzi, nic więcej. Proszę panie. Ja pytałem o tym chyba, bo taka rozmowa pani tam już była. Ja się tak powiedziałem podobnie, powiem dzisiaj, bo właśnie to, że podstawówki jest lepiej, gimnazjum gorzej, ogólniak jeszcze gorzej. Moim zdaniem jest to bardzo uzasadnione dojrzewaniem fizycznym dzieci, młodzieży, szczególnie dziewczyn. Ja w rodzinie mam kuzynkę i ona nie chodziła na basen, a jak idzie nad jezioro na Miami, to i tak siedzi opatulona tak ręcznikiem, bo ona twierdzi, że ma to za duże piersi. I ona się go wstydzi. A jak siedzi, to tak siedzi. I po prostu te dzieci mają kompleksy. Jedna ma za mało, druga ma za dużo. Ta ma nogi takie, ta śmakie. I te dzieci po prostu dorastając, zaczynają wpadać w pewne jakieś kompleksy i jeszcze jakiś wstyd powstaje. Te dzieci często kombinują, prosząc o zwolnienia rodziców, kogoś tam, żeby zwolnić, bo on nie pójdzie po to. My z jednej strony chcemy, żeby taki był przemysł. Wszystkie mają iść, wszystkie mają wyjść, mundurki pozakładać, bo takie też plany były i wszyscy mają tak samo ćwiczyć, tak samo pływać. Z jednej strony no, trzeba, żeby dzieci pływały, korzystały, ale tym, które mają takie problemy, to często my możemy zrobić nawet wielką krzywdę, zmuszając, bo my nie czujemy, co to dziecko tam w głowie sobie myśli. To dziecko może się zamknąć, tak mówiąc potocznie, zamknąć się w sobie, mieć wielkie problemy psychiczne później jakieś, takie no, nie najlepsze. A zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że patrząc na tą tabelkę,
najwięcej widzę spadek generalnie, jest grudzień, styczeń, luty. Te zimowe też patrzę miesiące. Nie, to nie jest tak. To jest wiosna. To jest pewnie święta i tak dalej. No to jest liczone na miesiąc. Ale też mi się wydaje, bo ja bym sam po sobie wiem, ja chodzę na basen, uczęszczam i ja chętniej chodzę wczesną jesienią, nawet latem i wiosną, niż zimą. Ja zimą sam chodzę mniej na basen. Właśnie w ogóle. Nie lubię po prostu tej zmiany wyjścia z basenu, tego mrozu naokoło i tak dalej, a też często sam obawiam się, że się rozchoruję później, nie mam na to czasu i tak dalej. Może dzieci też trochę zimą też niechętnie trochę pływają w tej wodzie, no. Proszę, Pani Boże, ja, jeżeli można, właśnie na przykładzie wypowiedzi Pana radnego. Chciałabym zapytać jeszcze raz, Panie Przewodniczący. No tu się nasuwa pytanie, wróćmy do tego. Czemu ma służyć ta tabelka? Bo w zasadzie my, jako dyrektorzy, pełniąc nadzór i odpowiadając za niego, mamy świadomość, ile razy jeżdżą nasze dzieci, jaka liczba uczestniczy, bo po prostu o tym musimy, jesteśmy zobowiązani wiedzieć. Ale teraz proszę zobaczyć, tak jak tutaj widać przed chwilą było, że to nie jest czytelne. To nie jest czytelne. Ta tabelka to jest może po prostu, jak się uprzemy i wyjaśnimy sobie wewnętrznie, będziemy wiedzieć, o co tu chodzi, skąd się te procenty biorą, ale jeżeli ktoś zerknie i popatrzy, to zupełnie inaczej to odczyta. Choćby tak jak przed chwileczką Pan Radny. Jest to związane z organizacją, a może po prostu z decyzją dyrektora, że w tym czasie po prostu było coś innego, co było ważniejsze w organizacji szkoły. No naprawdę, jakaś impreza, coś takiego, co spowodowało, że nie zwolnienie lekarskie nauczyciela. Albo nauczyciel, tak. I nie ma kogo w tym momencie, więc dzieci nie idą, inaczej zajęcia są. I po prostu. To jest nieadekwatne. Dlatego pytam, czemu to tak naprawdę ma służyć? Bo już drugi raz, już w tamtym roku właśnie rozmawialiśmy na ten temat i jakiejś takiej niezdrowej sytuacji według mnie po prostu. A przynajmniej wielu wątpliwości. Proszę Pani Dyrektor, Szanowni Państwo. Jest to odzwierciedlenie stanu faktycznego, który jest u mnie w recepcji i tam jest tyle zarejestrowanych wejść na programy. Państwo, każdy wiecie w swojej szkole, ilu was było, uczniów nie było, nauczyciel zachorował, dzieci chorowały, była choinka, no nie wiem, była inna uroczysta, nie pojechałeś. I dobrze. No nie wiem, czy mam mówić, czy nie. Tak, proszę. Natomiast macie teraz Państwo i widzicie, jak to wygląda. Państwo doskonale wiecie, jak jest wrzesień, że we wrześniu, ja nie dałem tej tabelki dla górnika, przepraszam, pozostając z całym szacunkiem do tego trudnego zawodu, tylko dla ludzi, nauczycieli, dyrektorów, którzy wysyłają świadomie swoje dzieci, za które gmina płaci. I wy mnie pytacie, po co ta tabelka służy. Po to służy, żebyście Państwo zobaczyli, że na przykład na... No nie wiem, na przykład w Łoćwince 16 uczniów i wszyscy pływają. I frekwencja jest 52%. Czyli tak naprawdę to ta frekwencja jest na poziomie 70-80%. I to jest bardzo dobra frekwencja. Ja nie dałem tego laikom, tylko ludziom, którzy wiedzą, jak to czytać. Natomiast jeśli jest zgłoszonych uczniów... Proszę ciszę. Nie, proszę Państwa, bo będziemy się szanować, albo nie będziemy... Jedna osoba mówi. Proszę. Ja nie zrobiłem tej tabelki sobie, tylko Pan Przewodniczący mnie poprosił. Ja co roku będę takie tabelki robił, czy się Państwu to podoba, czy nie. Natomiast jeszcze raz, proszę, jakieś dziwne wrażenie, że chyba Wy mnie nie słuchacie lub nie chcecie mnie słyszeć. Albo rozumieć. Przecież ja nie chcę nic złego. Ja tylko chcę, żeby te dzieci chodziły na lekcje wychowania fizycznego. Nie muszą chodzić na pływanie, jak wytłumaczyliśmy sobie, tylko róbmy zajęcia alternatywne. W Polsce, na świecie robi się to od wielu lat już. Od wielu lat się to robi. To nic nowego to jest. Nic nowego to jest. Mogę powiedzieć? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Ale to nie jest takie proste, bo zajęcia fakultatywne, jakby to idzie za tym koszt, a my ciągle mówimy o oszczędnościach w szkołach.
Więc tak jak w moim przypadku mam 5 klas gimnazjalnych, bo żona ma stosunkowo 3 razy więcej, to ona przecież to teraz narobić tych grup fakultatywnych, a w każdej grupie nie może być więcej niż 25 osób, w tym samym czasie połączyć, to wcale nie jest takie proste. O tym mówię, więc to wcale nie jest takie proste, a za tym idą koszty. I teraz co my będziemy siedzieć z panią kierownik z Bożoną tutaj się głowić, a potem się obawia, że my pieniędzy na to nie dostaniemy. Panie rektorze, może prościej, tak jak pani powiedziała. Ma pani w gimnazjum uczniów ilu? 100. Chce korzystać z pływalni, na przykład z pływalni, bo tak abstrahujmy, 50. No w mojej szkole 25 bym znała. No to niech 25, to niech oni korzystają z tego. No ale ale oni jadą, to 2 godziny okienka ma musi 4 klasy, albo muszą mieć inni zajęcia w tym czasie. Ale ma pani drugiego nauczyciela, w i trzeciego. Dlatego tłumaczę panu, ale ten nauczycielowi muszę zapłacić. Dobrze. A skąd mam już pieniędzy, w świecie trzeba oszczędzać. Zapłacić przecież, bo on ma... Nie, spokojnie. Jeśli byłoby 50 uczniów, pojechało na pływanie, to ilu trzeba nauczycieli? 3, 2. Jedzie 25, to zostało 25, więc jeden zostaje u pani w szkole i prowadzi zajęcia z tańca towarzyskiego. A ten jeden jedzie na pływanie. No więc o co chodzi? Ja myślę, że my tego tu nie rozstrzygniemy, chyba nie jest to problem, który powinno to rozstrzygnąć. Bo rzeczywiście pani Madłowska zwróciła mi uwagę na taką rzecz, że ten procent jest no trochę niewłaściwie naliczany, bo jeżeli na przykład w jej szkole weźmiemy grudzień i tam jest 17 uczniów, tak? A wejść podstawowych liczy się 64. Czyli tak jak państwo mówicie, że nie są mi miesiące, gdzie 2 tygodnie ferie, no, czy tydzień na święta, to już wtedy podstawa jest nie 64, tylko raczej ilość godzin pomniejszona te 2 tygodnie. A tutaj jest jak gdyby od tych 64, czyli od tego pełnego miesiąca wyliczone. Czyli no trochę... Proszę, posłuchamy. Niemniej jednak jest coś na rzeczy, jeśli by wzbudza to takie emocje. Pokazuje to problem, no pokazuje to problem, bo nie oszukujmy się, to nie jest problem, prawda? Jest problem, trzeba rozwiązać. No. Ja chcę tylko państwu powiedzieć, że nie jest wcale tak dobrze. Nie jest wcale tak dobrze. Dlatego ten problem ważny rozwiązać, być może idąc myślą, tokiem myśli pani Ireny Łowy. Albo podobnie. Ja też zgadzam się z Robertem, już ja to mówiłem wcześniej, nie wiem, jak pani nie słuchacie. Nie zmuszajmy ludzi, bo skutek jest odwrotny. Jak się kogoś zmusza, to tam się jeszcze gorzej zapiera. Więc zaproponujmy mu inną formę ruchu. Może na kijki pójdzie, może na rower. No. Nie wiem, no. Może lubi grać w siatkówkę, albo kilka, albo biegać na nartach. Nie róbmy z tego problemu, bo my sami robimy problem, a państwo się jeżycie od razu, że ktoś na was naskakuje. Na was nikt nie naskakuje. Bo wy wykonujecie swoją robotę, a wychowanie fizyczne jest jednym z wielu przedmiotów. Tak ważnym jak każdy inny. No to też ważne. Dziękuję bardzo. Proszę dać głos. Proszę. Może były to by zajęcia nie na basenie, a na pływalni i wtedy można by może coś takiego zrobić, że część dzieci, która pływa, pływałaby w basenie, a część dzieci, która nie pływa, jeśli na można tak robić. Że tam wyszło, ale na basenie nie ma siatkówki. Nie jest. To się nie rozumie, czy na siatkówkę, czy na pływanie. Nie, no szkoda. Jest jeden człowiek, który stąpił. Nie, ja wiem, ale na dzieci, które by na przykład nie ćwiczyły w basenie, w sensie w wodzie, na przykład mogłyby, no nie wiem, jeśli by było 5 stanowisk bieżni albo rowery treningowe, to by mogły siedzieć i kręcić tymi pedałami na przykład. Tam nauczyciel. Nie ma możliwości, bo musi być opiekun. Serwy sobie opinię na wierzchni i koniec. Szkoła w ciągu kilometra. Tak nie można. Dzielić nauczycieli, nie podzielić. To może na basenie ktoś pracuje, kto by mógł o tym rzucić na te dzieci. No.
Mógłby, ale nie, to był prawny. Nie, proszę bardzo. Pani przyjaciół może, bo to wszystko, ale chcesz to proszę bardzo, po kolei nie rozmawiamy. Ja tylko chciałam, mówię tutaj w sprawie tej przedłużenia. Podsumować tę tabelkę. Ja jestem dyrektorem drugi raz jestem na tym spotkaniu i ten sam problem z tą tabelką w wyniku znowu rok po roku. Jeśli pozwolicie, na przykład u mnie w szkole miałam w zeszłym roku 20 uczniów, w październiku mam 100 wejść. Tak jak mam to zrozumieć, 5 razy pojechałam do lasu, byle nie bardzo do końca, wiesz, bo to jest, o co chodzi, ja nie pojechałam nawet, prawda, pojechałam 2 razy, góra 3, bo może tak wypadło, na przykład, że to drugi dzień, więc góra 3, czyli wejść powinno być 60. Nie to wiem, powinno być tak, że jest to było. Nie, no to właśnie, nie, no to, ale posłuchaj, ta tabelka idzie do burmistrza. Nie idzie do burmistrza. Tak, nie tylko, no, ale poczekaj, no, ale za to pójdzie, tak, rozumiesz, musisz nas rozumieć, że my się bowersujemy, bo to jest nieprawda, rozumiesz, my się bowersujemy, że tutaj są błędy. No tak. Może ja nie pojechałam w grudniu, bardzo możliwe, tak, na przykład, po prostu chodzi, bo to samo było w zeszłym roku, ten sam problem w zeszłym roku, że to nie jest źle wliczone, no, i to właśnie o to chodzi. To jest wyrzucone weksel i maszyna policzyła. No właśnie, dlatego to jest nasze tak jakby, no, takie poruszenie, tak? Dobrze, ja te dwie sprawy wyjaśnię. Jeśli możesz, to wyjaśnię. Słuchajcie. Naprawdę ta tabelka, nie wiem czy ona jest potrzebna czy niepotrzebna, ale wzbudza emocje, czyli jest coś na rzecz. No jest coś znaczy, nie, na przykład jest ponad 60%, więc ja właściwie jestem tutaj, chociaż ja uważam, że my jeździliśmy na pewno na i to na pewno sprawdzę, wrócę do pracy. Problem jest, jak nie ma problemu, no tutaj się okazuje, że jeżeli nie jest, no bo ja myślałam, że u mnie nie ma problemu z basenami. Naprawdę, bo u mnie jeździ nic na nie ma 100%. Ja na przykład teraz w tym roku, dzisiaj na przykład, jeżeli ja mam na przykład 16 uczniów, tak, jedna uczennica jest zwolniona przez lekarza, bo ma astmę, nie może jeździć na basen, jest 15 i dzisiaj jedna osoba nie pojechała, bo też tam się stało z nogą i nie pojechała. To znaczy ile pojechała? Ale my nie wiemy, pani dyrektor, ile osób ćwiczyło. Ile osób wzięło paski i weszło na basen. No tak, nie ma, żeby nie weszło. No jeżeli nie, bo ty wiesz, ile osób wysłałaś, ja natomiast wiem, ile osób weszło do wody, a ty tego nie wiesz. Więc przyjdź do mnie, Gosiu, przyjdź do mnie, do tej dziewczyny, która to zrobiła i ona ci pokaże, na podstawie czego ona liczyła, rozumiesz? No dobrze, ale to znaczy, że ci, którzy pojechali, nie weszli, że to gdzie oni poszli, na miasto? Ja nie. Siedzą na trybunie. No z tego co wiem. Ale z mojej szkoły dzieci nie wjeżdżają, żeby siedzieć na trybunie, więc dla mnie to jest szok. Słuchajcie, jak się to robi? Więc ja widziałem, jak ta pani Monika Śmierdzi to robiła. Jest karta. Przyjeżdża grupa. Dobra, chodzi klasa. Pierwsza. Jest zapisane. 16 uczniów. Ilu wchodzi na pasę? Na 8. Na 8 się po tym podpisuje. I koniec. I dyrektor wysyła 16 uczniów, a na basenie ćwiczy 8 uczniów i za to rozmawia. Taka jest prawda. I to z takich kart jest liczone, ja te karty mam wszystkie od 7 lat zebrane. Także proszę przesłuchać. Ja bym bardzo chciała z panu. Ale ja mam 50% to na pewno będzie dużo dzieci liczących i problem nie leży w wyliczeniu tego, tylko problem leży w tym, że dzieci nie chcą chodzić na tym basen. No to, jeśli... to trzeba jednak wrócić do tego, co kolega mówi. Jeżeli nie chcą dzieci jeździć na basen, zrezygnować z zajęć na basenie i zorganizować to miejsce inne, no i koszt. Informacje z Twojego regionu. GoDaP Info. I wiesz więcej.